z udziałem 24 zawodników ze Świnoujścia, Międzyzdrojów, Szczecina i niemieckiego Garz w sobotę 13 lutego odbyła się 9. Bałtycka Piętnastka. Organizatorem zimowego biegania był klub biegacza jogging, reprezentowany przez prezesa Andrzeja Mrozka. Dla biegaczy nie ma żadnych warunków takich, które by nie pozwoliły biegać. Plus 35, minus 35, wiatr, śniegi, no może po to wysokości wyżej niż broda, to nie dałoby się oddychać wówczas tak. Czy prezesa również zobaczymy dzisiaj na starcie? Ze względu na to, że obsługa dziś jest uszczuplona, muszę bieg prowadzić. Dziś nie, ale już 6 marca na bałtyckim półmaratonie, kolejnym wydaniu, na pewno już będę. Na którą to imprezę oczywiście już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Oczywiście, jak najbardziej. Wszystkich, niezależnie od swojej wydolności, wieku, biegi otwarte, każdy może przybyć, a już jeśli w ogóle nie, to chociaż jako kibic. Przejdziemy na plażę. I na plaży pobiegniemy w stronę zachodnią, w stronę byłej granicy niemieckiej, gdzieś 300-400 metrów odcinkiem plażowym. Później biegniemy na promenadę i cały czas promenadą, ze względu na to, że podłoże promenadowe, chociaż ciężkie, i tak jest lepsze niż plażowe. I w zależności od tego, czy ktoś biegnie 5 km, 10 czy 15, to powiem, w którym miejscu dokona zawrotu trasy. Dystans 5,5 km pokonała bez problemów najmłodsza uczestniczka biegu, 12-letnia Sara Konopko. Natomiast na dystansie 8,5 km najlepszym okazał się Henryk Ziejewski, a dystans główny wynoszący 13 km w czasie 52 minut i 54 sekund pokonał Grzegorz Swędrowski.